Ale pojazd! Dawaj po prawej! Kurwa, nisko! Dawaj! Kurwa, turka! Turka! Otwieraj! Witam, siemanko. Jest dużo szkoleń ze strzelania obronnego i jednym wspólnym mianownikiem tych szkoleń jest to, że w momencie jak jest wyjęta broń z jakiegokolwiek, czy to z saszetki, czy to z kabury, nieważne z czego, jest wyjęta broń, od razu jest broń wyrzucana na zagrożenie. Czy to dobrze, czy to źle? Według nas jest to bardzo źle. Dlaczego? Dlatego jest to źle, bo rozważamy sytuację cywilną. Wyobraźcie sobie środek miasta, ktoś na nas biegnie, my tego gościa zauważyliśmy, tłum koło nas, my tego gościa zauważyliśmy i my wyciągamy broń i wyrzucamy tą broń do przodu. W koło 1000 ludzi się kręci, w cudzysłowie 1000 ludzi, ale jest dość dużo ludzi. My widzimy jakiegoś gościa, który biegnie na nas, a obok nas widzą ludzie gościa z bronią, w tym momencie dla nich wariata z bronią, który wyrzuca broń w kierunku tamtego gościa. Co ci ludzie z boku mogą sobie pomyśleć? Kto tu jest wariatem, kto tu jest niebezpieczny? Ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Ci ludzie nie zostali wprowadzeni w sytuację. Ci ludzie zostali zaskoczeni. Dlatego nie powinniśmy wyrzucać tej broni do przodu. Jak wyjąć ją? Postawa numer 3, to co opowiadaliśmy. Zasłonić ją nawet delikwentowi biegnącemu, pokazać, co my tu mamy. Kolego, cofnij się, weź nim jakiś kontakt werbalny, a nie naciśnięcie od razu języka spustowego. Pokazać mu, tu możemy mieć przykryte to jakąś kurtką, jakimś t-shirtem. Nikt tego nie widzi, raczej mniejsze prawdopodobieństwo zobaczenia niż w ten sposób. I tyle. Dlatego nie wyrzucamy tej dłoni. Wyrzut broni jest podstawowym błędem. Druga sprawa, jak wyrzucamy tą broń, jest to też podstawowy taki ruch do tego, że to akurat na treningach wyszło, że każdy, kto wyjął broń i wyrzucał, zaczynał iść do przodu. Ale to chodzi, żeby wyjąć i nie iść do przodu. Nam chodzi o zdobywanie dystansu, a nie skracanie sobie dystansu do celu. Dystans trzeba skracać. Ludzie wyrzucali odruchowo, szli do przodu i odruchowo od razu naciskali język spustowy. Nie, wyciągnij, wydaj komendy, wejdź w interakcję z gościem, nie przestrasz ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą, co się dzieje. Na 99% nie będą wiedzieli, co się dzieje. I tak to powinno wyglądać, według nas. Niestety 99% treningów polega na tym, żeby wyjąć i oddać, wykonać super drill jakiś do tarczy statycznej. Co na pierwszym etapie szkolenia jest dobre. Później nie ma totalnie sensu. Trzymajcie się, heja. Dany pojazd! Dawaj po prawej! Kurwa, nisko! Kurwa, turka! Otwieraj!